Rozmowa dnia. W naszym studiu Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody. Witam bardzo serdecznie panią. Pani minister, wczoraj został powołany zespół do spraw Puszczy Białowieskiej, którego zadaniem jest wypracowanie planu ochrony Puszczy Białowieskiej. No i teraz tak, to przedsięwzięcie, zdaje się, po tych wszystkich protestach nie będzie łatwe. I pytanie, czy Puszczę Białowieską w sposób czynny można w jakikolwiek sposób chronić, czy też jak chcą wszystkie chyba organizacje ekologiczne, należy ją zostawić samej sobie i niech sobie przyroda radzi? Myślę, że odpowiedź na to powinien dać nam zespół. Natomiast dzisiaj, gdybyśmy nawet nie do końca bardzo szczegółowo zapoznali się z dokumentami, które dotyczą Puszczy, czyli chociażby plan zadań ochronnych z 2015 roku, do którego zresztą również odnosi się wyrok Trybunału Europejskiego. Zapisy dotyczące objęcia terenu Puszczy i wpisania na listę światowego dziedzictwa już pokazują, że przynajmniej wynikające z zapisy z planu dla grądu subkontynentalnego wskazują, że te cięcia trzeba prowadzić, bo tam są wprost zapisane zalecenia, że trzeba przebudowywać drzewostany i dostosowywać je do siedliska, więc to nie jest do końca tak, że można tam nic nie zrobić i mieć ochronioną puszczę, bo nawet na podstawie obowiązujących dokumentów musimy tam prowadzić działania. A proszę powiedzieć, jak pani słyszy, bo w zasadzie też wszystkie organizacje ekologiczne mówią o tym, że puszcza jest lasem pierwotnym, nietkniętym ręką człowieka, to jak pani ocenia te odpowiedzi, te wypowiedzi, te opisy? Znaczy, ja rozumiem, że jest to pewien skrót myślowy, bo jeżeli tak naprawdę prześledzimy historię Puszczy, i myślę, że każda z tych osób, która mówi, ma świadomość, że Puszcza była użytkowana, że w Puszczy lokalna społeczność zawsze miała swój udział. I to troszeczkę jest używanie takich słów, które mają przekonać społeczeństwo, że to naprawdę jest las nietknięty ręką człowieka, że tam są naprawdę pomniki przyrody, które bardzo często sugeruje się, że są wycinane teraz przez leśników. Więc jest to w moim przekonaniu mocno nieuczciwe, ale oczywiście bardzo oddziałuje na wyobraźnię i stąd pewnie bardzo nasilone protesty. No właśnie, ja się zastanawiam, jak teraz... Inaczej, no, zespół będzie musiał wydać jakiś werdykt, będzie musiał opracować jakąś koncepcję ochrony Puszczy Białowieskiej. Trudno będzie też przebić się przez tą warstwę propagandową, która jest w tej chwili, funkcjonuje powszechnie na temat Puszczy, bo to jest tak, że bardzo łatwo pokazać zdjęcia zwierząt, drzew i mówić o tym, że to jest już takie ostatnie, że to są ostatnie fragmenty tego naturalnego ekosystemu, które właśnie tracimy. A jak państwo będą chcieli dotrzeć do opinii publicznej, żeby powiedzieć o tym, że czasami ingerowanie nie równa się niszczenie? Czy ja myślę, że duża rola jest tego zespołu i duża rola jest danych, które zbierają leśnicy od kilku teraz lat, robiąc bardzo szczegółową inwentaryzację puszczy. Bardzo szczegółową, to znaczy badają w konkretne gatunki, ich liczebność, ich stan. Nawet odkrywają nowe gatunki, które wcześniej nie były stwierdzone w puszczy. I teraz, jeżeli chcemy dotrzeć do społeczeństwa, to przede wszystkim myślę, że powinniśmy mówić o faktach. Czyli jeżeli wskazujemy, że jest tam zgniotek cynobrowy i faktycznie martwe drewno dla niego jest potrzebne, to również powinniśmy pokazać, że nie tylko ilość tego martwego drewna, ale jakość również się liczy. Jeżeli mówimy o tym, że chcemy chronić dąbrowy ciepłolubne, to musimy o tym mówić, że jeżeli my nie będziemy jakby dopuszczać światła do tych siedlisk, w których te dąbrowy występują, to my jakby utracimy to, a co będzie z drugiej strony niezgodne z planem zadań ochronnych, który wprost nakazuje tam ingerencję, żeby to utrzymać. I to jest jedno z zaleceń, utrzymanie ciepłolubnych dąbrów w stanie Natury 2000. A proszę powiedzieć, czy kornik w pani ocenie to rzeczywiście jest zagrożeniem dla Puszczy Białowieskiej, czy tego problemu, tak jak mówią ekolodzy, w zasadzie nie ma? Jeżeli popatrzymy jakby na całą skalę 60 tysięcy hektarów, to ja rozumiem, skąd się bierze jakby ta uwaga ekologów, że to jest nieznaczny procent. Natomiast dla samego świerka, no to myślę, że... A skąd ona się bierze, pani zdaniem?
skąd się bierze opinia ekologów, tak, tak. Że to jest, ja myślę, że być może z procenta, być może na tym to polega, ale generalnie kornik dla świerka jest zabójczy i tutaj nie ma żadnych środków, które można byłoby zastosować poza tym, żeby zasiedlony, czynny jeszcze posusz usunąć. I to wynika z praktyki. Natomiast inny problem jest taki, że te działania powinny być wykonane w 2012 roku. Dzisiaj, kiedy mamy właściwie 1,5 miliona, czy mieliśmy martwego już drewna, tu jest pytanie, czy dalsze postępowanie, dalsze wycinanie będzie miało jakikolwiek wpływ na rozwój kornika. I od tego w tym zespole znaleźli się entomolodzy, od tego są fitosocjolodzy, od tego są osoby znające się na fitopatologii. I mam nadzieję, że również na to nam odpowiedzą, czy lepiej jest zostawić to martwe drewno jeszcze stojące na pniu dla wszystkich siedlisk, dla owadów i tak dalej, czy być może lepiej jest jednak je usunąć. I dzisiaj ten zespół nie ma żadnej tezy postawionej, dlatego że my sami nie chcemy im niczego narzucać. Nam najbardziej zależy na tym, żeby pogodzić jakby funkcję ochronną wynikającą z różnych przepisów, ale też z samej puszczy jako naszego dziedzictwa. Ale też mamy świadomość, że społeczność lokalna ma swoje prawa i ma prawo domagać się tego, żeby móc wstępować do lasu, żeby korzystać z niego w ten sposób, w jaki korzystała do tej pory, również opierając się na drewnie, również opierając się na zbieractwie runa leśnego czy grzybów. Więc te aspekty trzeba brać pod uwagę. Do tego oczywiście te wszystkie kwestie prawne, czyli z jednej strony ustawa o lasach, która obliguje leśników do pojmowania działań w konkretnych przypadkach. Z drugiej strony PZO, o którym mówię. No i jeszcze mamy Światowe Dziedzictwo UNESCO, które jakby wskazuje obserwację procesów naturalnych. I z jednej strony procesy naturalne mogą doprowadzać do tego, że wypieramy na przykład te ciepłolubne dąbrowy, czy wszędzie nam jakby pojawia się grunt subkontynentalny, bo grab się bardzo dobrze odnawia. No i teraz jest kwestia, czy będzie to zgodne z PZO, jeżeli będziemy tylko obserwować naturalne procesy, czy to już będzie jakby złamanie i jak to ze sobą pogodzić. Więc to wcale nie jest takie proste, jakby się wszystkim wydawało. No właśnie, sprawa jest jeszcze o tyle bardziej skomplikowana, jak pani mówi o tym, że celem zespołu jest też pogodzenie wszystkich stanowisk i wypracowanie takiej wspólnej opinii. W zespole zaproponowano 5 miejsc przedstawicielom wskazanym przez organizacje ekologiczne. One do tej pory trzymają się z boku, mówią, że obserwują, dlatego że nie podoba im się skład tego zespołu, że tam są ludzie, którzy współpracowali z panem ministrem, profesorem Janem Szyszko i dlatego nie chcą wejść do tego zespołu. Wie pani, mnie niespecjalnie interesowało, kto z kim współpracował i bardziej koncentrowałam się na tym, kto jest ekspertem w jakiej dziedzinie, ale też przypomnę, że jednak mówimy o 50 tysiącach hektarów na terenie lasów państwowych, czyli jednak pod reżimem ustawy o lasach wciąż. Więc trudno też, żeby nie znaleźli się tam specjaliści, eksperci od hodowli lasu, od fitosocjologii leśnej, od fitopatologii leśnej i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, ja wejdę w słowo. Nie ma pani minister wrażenia, że w przekazie, przynajmniej większości organizacji ekologicznych, no właśnie całym złem, które dotyka polskiej przyrody, to są polscy leśnicy? Niestety w wielu wypowiedziach faktycznie tak jest i to mnie osobiście boli, dlatego że leśnicy są genialnymi przyrodnikami. Jaki jest ich błąd? Ich błąd jest taki, że oni uznali, czy jakby są przekonani, że robią dobrze i faktycznie robią, ale nie pokazują tego, bo dla nich to jest codzienność, to jest normalność. I teraz nagle okazuje się, że to, że my mówię, bo też jestem leśnikiem, jeżeli dokonywaliśmy jakieś wycinki czy zrywki, to ja ze swojego doświadczenia wiem, że jeżeli wcześniej na etapie szacunków brakarskich stwierdziłam obecność jakiegoś gatunku chronionego, nawet jeżeli to nie było siedlisko naturowe, to zaznaczałam na specjalnej mapce dla osób, które będą dokonywały pozyskania, że tędy proszę, znaczy te miejsca proszę omijać, żeby je oszczędzać. I to wcale, to siedzi w duszy każdego leśnika. Naprawdę nie trzeba specjalnych planów tworzyć, żeby o tym mówić. I ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu usiąść wspólnie, albo najlepiej jeszcze wybrać się w
teren, przyrodników, leśników i przyrodników ekologów. Rozumiem, że zespół takie sesje terenowe również będzie na terenie Puszczy Białowieskiej organizował. Ja myślę, że bez tego to się w ogóle nie da funkcjonować. Kropkę. Pani Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody, stanęła właśnie na czele zespołu do spraw Puszczy Białowieskiej. Była to rozmowa dnia.